Włocławek. Staramy się wprowadzić te zmiany, żeby była szansa dla Polski, żebyśmy odzyskali swoją, można powiedzieć, nawet dosyć mocną suwerenność, bo w tej chwili jest to nasza demokracja jest zagrożona. O demokrację trzeba walczyć. Oburzeni i na co się oburzyli? Pół roku temu po spotkaniach słynnych w Stoczni Gdańskiej oraz w Warszawie powstał ruch, a właściwie Stowarzyszenie Oburzeni na bazie kilkudziesięciu różnych stowarzyszeń na terenie z całej Polski. Oburzeni stawiają sobie za cel osiągnięcie zrealizowanie trzech punktów programowych, właściwie czterech. Po pierwsze zmiana ordynacji wyborczej na większościową z jednomandatowymi okręgami wyborczymi, ponieważ obecny system ordynacji, a tak zwana proporcjonalna, sprawia, że tak naprawdę posła wyznacza kacyk partyjny, a nie wyborcy. Po drugie, referendum jest fikcją. Polska jest jedynym państwem, który pretenduje do miana państwa demokratycznego, które nim nie jest. Jednym z powodów jest to, że referendum jest fikcją. Referendum, które jest ważnym narzędziem demokracji, w Polsce nie może się odbyć, jeżeli Sejm nie wyrazi zgody. Trzecie, będziemy dążyć, czy dążymy do zmiany systemu prawa, a właściwie chcemy uczynić z obecnego wymiaru niesprawiedliwości wymiar sprawiedliwości. I po czwarte, być może to jest punkt najbardziej oryginalny, wykorzystując zapisy artykułu 919 do 921 Kodeksu Cywilnego, chcielibyśmy wprowadzić odpowiedzialność posła i radnego poprzez przyrzeczenie publiczne. Poseł, kandydat na posła, kandydat na radnego z oburzonych będzie składał takie przyrzeczenie i jeżeli się nie wywiąże z danych obietnic, wyborcy będą mieli prawo żądać od niego sumy pieniędzy X albo Y, 1000 zł, 100 tysięcy, w zależności od tego, jaka będzie suma w umowie. No i oczywiście odwoływalność posła w czasie kadencji, tak aby poseł czuł oddech wyborców i aby była możliwość odwołania posła w trakcie kadencji, na przykład w wyniku referendum. Witam serdecznie wszystkich zebranych Państwa na naszym spotkaniu, którego cel i ewentualnie dyskusję, czy kierunek dyskusji omówi za chwilę organizatorka tego spotkania. Pani prezes Krajowego Forum Samorządowego Oddział we Włocławku, pani Agnieszka Wawrzynia, którą serdecznie witam. Witam również przybyłego na nasze spotkanie członka Rady Koordynacyjnej Stowarzyszenia Oburzeni, pana doktora Marka Ciesielczyka. Bardzo serdecznie witam również prezesa Krajowego Forum Samorządowego w Bydgoszczy, pana prezesa Benedykta Partykę. A wraz z tym prezesem przybyli z Bydgoszczy pan Józef Piekarski i pan Krzysztof Matki, którzy działają tutaj w tym stowarzyszeniu. Mi się wydaje, obecna forma polityki wyczerpuje się. Coraz mniej zależy od obywateli. Demokracja staje się, można powiedzieć, powoli pustym słowem. Ujawnione niedawno właśnie manipulacje, jakie obecna władza używa w celu oszukania obywateli, ukrywanie stanu faktycznego kondycji naszego kraju stało się dla nas porażające. Czy jest możliwa we Włocławku oddolna inicjatywa społeczna? Czy jest możliwa oddolna inicjatywa społeczna? Czy w ogóle jest możliwa, to zaznaczam, która skutecznie rozbiłaby zabetonowaną od lat scenę polityczną naszego miasta? Dziękuję za uwagę i proszę o zabranie głosu pana doktora Ciesielczyka. Nic w Polsce nie można zrobić, dlatego że wszyscy, prawie wszyscy rewolucjoniści już wyemigrowali w latach 70., 80. i ostatnio te 2-3 miliony ludzi z energicznych, młodych ludzi wyemigrowało. I nie ma rewolucjonistów w Polsce, więc pozostaje jedynie droga kartki wyborczej. Rewolucji moim zdaniem się nie da tutaj zrobić. Połowę swojego dorosłego życia spędziłem za granicą, więc mogę powiedzieć, że mam jakieś tam porównanie. Polska jest jedynym państwem na świecie, też oczywiście pretendującym do miana demokratycznego, gdzie istnieje podwójna administracja terenowa na poziomie województwa, czyli landu czy stanu, jak w USA, bo jest wojewoda, urząd wojewódzki, jest marszałek, urząd marszałkowski. Ta armia urzędników w dwóch urzędach, to przeważnie jest kilkaset, nawet ponad 1000 osób, ona jest oczywiście zatrudniana, wiadomo z jakich względów, żeby to koryto było szersze, żeby więcej mogło tych kolesi być zatrudnionych.
Ale tak naprawdę z punktu widzenia czysto administracyjnego to jest niepotrzebne, bo jeżeli w Stanach Zjednoczonych jest gubernator, ma tam swoją siatkę urzędników, w Niemczech powiedzmy jest Landtag, jest rząd landowy i sobie radzą i nie potrzeba tam dwóch administracji, to znaczy, że to jest możliwe, mało tego, że to jest konieczne, bo po co wydawać niepotrzebnie pieniądze? Powiaty to są folwarki głównie PSL, starostwa chciałem dokładnie powiedzieć, starostwo. I tam się zatrudnia też 50 do 100 ludzi, to są głównie kuzyni, jacyś tam kumple i tak dalej, przeważnie PSL-owców, bo oni to tę Polskę powiatową mają opanowaną. Instytucje zupełnie niepotrzebne. Gdybyście zlikwidowali 380 powiatów chyba jest, to wtedy oszczędności byłyby z rzędu kilkunastu miliardów złotych. Kompetencje oczywiście można by przenieść do gmin i do urzędów marszałkowskich, bo po co chodzić tam gdzieś, jechać 30 km do powiatu, do starostwa, jak można w gminie wszystko załatwić, tabliczkę dostać i tak dalej. Paszport można pocztą wysłać, jak w Stanach Zjednoczonych, nie trzeba urzędów wojewódzkich, tych filii wszystkich. Są potężne możliwości pozyskania pieniędzy i o tym oczywiście różni ludzie mówią, tylko nikt tego nie robi. Pamiętacie, ile razy nam obiecywali takie cuda, że coś się tam da, agencje na przykład, będziemy likwidować agencje. To się nigdy nie stało, no bo mamy do czynienia z tym korytem i to koryto musi być takie szerokie, obojętnie kto by rządził. I dlatego sądzimy, że w tej kampanii wyborczej, w tej kampanii samorządowej należy zwrócić uwagę na te rzeczy, które są absurdem w polskim samorządzie. Proszę zwrócić uwagę, że przez 25 lat wmawia nam się, że reforma samorządowa jest najlepszą reformą, jaką udało nam się przeprowadzić. A to jest nieprawda. Oskarżony jest. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Benedykta Partykę, szefa prezesa Krajowego Forum Samorządowego w Bydgoszczy. Gorąco namawiam, w kontekście tego, co pan doktor powiedział, organizujcie się. Pierwszym sztandarowym elementem oddanie władzy rzeczywiście mieszkańcom. Oni wiedzą, czego chcą. Głos teraz zabierze pan prezes Jacek Lebiedziński, szef Włocławskiej Inicjatywy Gospodarczej dla gości naszych. Powiem jeszcze, że jest to spiritus mowers referendum odwoławczego od naszego pana prezydenta i naprawdę w tak trudnej sytuacji, jakiej był, potrafił zgromadzić wokół siebie bardzo dużo osób, które zechciały w tym uczestniczyć i do tego referendum doszło. Niestety. Mamy 6, nawet nie, chyba 5 miesięcy do wyboru, niecałe. Nie jesteśmy w stanie zmienić żadnego systemu, żadnego, ale jesteśmy w stanie zmienić osoby, które mają na nas bezpośredni wpływ. Na nasze dzieci, na nasze życie, na nasze czynsze w blokach, na naszą cenę za wodę. Mamy możliwość tych zmian. Wiecie, komu zależy na tych podziałach, żeby was nazywać tak, mnie nazywać tak, a innych jeszcze inaczej? Obecnie rządzącym, gwarantuję wam to, to im zależy na tym, żebyśmy byli podzieleni. Jeżeli będzie dzisiaj 7-10 kandydatów na prezydenta, jeżeli będzie 10 środowisk, które będą kandydować do Rady Miasta, wy, my, Krajowe Forum i tak dalej, Włocławska Inicjatywa Gospodarcza, im na tym zależy, bo wy dostaniecie 1000 głosów, Krajowe dostanie 2000 głosów, my dostaniemy 3000 głosów, rozejdzie się. Oni i tak przy 5000 głosów sobie poradzą i sobie wejdą. Dynamicznie, odważnie, bo niczego nie zrobimy realnie, bez pojedynkę. Dla zapoczątkowania takiej dynamiki niech będzie taki akcent, powiedzmy, Krajowego Forum Samorządowego, którego chciałbym, że tak powiem, zaszczepić i połączyć z innymi siłami, które funkcjonują i będą funkcjonowały dalej i będą miały swoją siłę. Myślę, że ten znaczek to jak najbardziej powinna to wręczyć nasza pani prezes Agnieszka. Bardzo proszę. Pokonał pan najdłuższą drogę, najdłuższy etap. Będziemy pana wspierać jako organizacja, która funkcjonuje
no dłużej troszeczkę, po 1999 roku i dzięki tutaj koleżankom i kolegom, którzy również umieją w Osławku kierować organizacjami, to bardzo dobrze. Będziemy musieli współpracować w dalszym etapie wyborów samorządowych oczywiście. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ruchy prawicowe, czy antysystemowe, one są spenetrowane oczywiście. Na przykład oburzeni, którzy są, jesteśmy planktonem, a mimo to, według mnie, a trochę się na tym znam, jesteśmy praktycznie od samego początku penetrowani prawdopodobnie przez różne służby. I nie dlatego, że my jesteśmy tacy ważni, bo nie jesteśmy. W logice działania służb specjalnych jest coś takiego jak potencjał. Jeżeli służby oceniają, że potencjalnie może coś z tego być, to mają na to oko. Obojętnie w jakim państwie. Także w Polsce chociaż te służby, jak widzimy, one są dość nieudolne po tych ostatnich wydarzeniach, to widać. Dowiedziałem się 2 dni temu, że za moją głowę wyznaczono cenę. Ale powiem to, proszę się nie obawiać, nie chodzi tu o jakąś egzekucję, tylko do naszego, jednego z naszych kolegów zwrócił się taki dosyć znany przedsiębiorca z taką propozycją, że oburzeni dostaną dosyć sporą kwotę pieniędzy, jeżeli wyeliminują z gry Ciesielczyka. Dlaczego? Jeżeli się ze szczęki wyrwie kły, to ta szczęka już nie jest taka niebezpieczna, prawda? Więc trzeba się, najpierw trzeba wyrwać kły. Taka jest taktyka, prawda? Mnóstwo jest wrogów takich działań antysystemowych. No przecież oni wiedzą, mówię oni, cała ta grupa, oni wiedzą, że większość społeczeństwa ich nie lubi i najchętniej wywiozłaby ich na taczkę albo jeszcze gorzej. Tylko oni wiedzą także, że ta większość jest niezorganizowana. Jak nawet jest większość, a nie zorganizowana, to można nad nią panować. I ta większość nie zagrozi rządowi. Teraz w sytuacji, w jakiej żeśmy się znaleźli, trzeba być radykalnym. Oczywiście ten radykalizm musi być oświecony. Nie wystarczy być radykalnym. Trzeba jeszcze być rozsądnym, sprytnym, albo inaczej mówiąc mądrym po prostu, żeby rozegrać tę partię w taki sposób, żeby to oni przegrali, a nie my. To oni powinni zostać odsunięci od władzy, właśnie ta grupa czysto osobowa. Oni są słabi tak naprawdę, tylko wielu lat się zastanawiałem nad tym, jak zrobić ruch, który by bez pieniędzy i bez dostępu do mediów wprowadził do Sejmu posłów. Jak to zrobić? Można to zrobić. Trzeba tylko znaleźć 920 ludzi, którzy są w miarę popularni w swojej gminie, w swoim mieście. I jeżeli każdy z tych ludzi otrzyma średnio 1000 głosów, to jest 920 tysięcy głosów, mówię o kandydatach do Sejmu, i to jest 30-40 mandatów. I to na razie wystarczy. I wtedy zastąpić PSL jako języczek uwagi, jako mniejszy koalicję i trzymać tego większego za gardło. I wymóc na nim te rzeczy, o których my tu mówimy. Wszystkie te reformy. A proszę Państwa, 920 ludzi znaleźć, z których każdy dostanie 1000 głosów, to jest łatwe i trudne zarazem. To jest czasochłonne przede wszystkim. Bo na pewno byście znaleźli w swojej gminie, w swoim powiecie takich ludzi, którzy dają gwarancję tego 1000. 16 listopada przeprowadźmy test. Startujmy. Wszystkie możliwe siły niech startują do wyboru. I po 16 listopada będziemy mieli przynajmniej jedno z głowy. Nie będą wszyscy chodzić z buławami marszałkowskimi w torniszcze i uważać się za generałów. Tylko jak będzie startował w gminie Garwolin, w powiecie tam jakimś myślenickim czy do sejmiku, zobaczymy, ile on głosów dostanie, ten generał. Jak jest popularny, jak jest szanowany, to dostanie dużo. A jak nie, no to za rok w kampanii parlamentarnej oczywiście należy z nim współpracować, ale będzie roznosił ulotki, na przykład nie będzie kandydował. Wybory samorządowe są genialną okazją do wyselekcjonowania naszych kandydatów do Sejmu. Tych 920, których wystawimy, i wtedy nawet partie nam będą niepotrzebne, bo możemy stworzyć sami taką listę z tych popularnych już ludzi. I tacy ludzie nie potrzebują wielkiej kampanii w swojej gminie, bo oni są znani. Nie potrzebujemy kasy, nie potrzebujemy dostępu do mediów. Załatwimy tę sprawę naszymi popularnymi kandydatami. I taki uważam, że pomysł jest do zrealizowania, bo sam go zrobiłem 5 razy, tylko na ograniczonym obszarze jednej gminy. Bo tak jak powiedziałem, wyniki były między 8 a 15. I tych ludzi szukałem przez rok.
50 ludzi szukałem przez rok na terenie tego miasta, więc to jest dosyć czasochłonne, ale jak nas będzie dużo we wszystkich okręgach, zaczniemy się rozglądać za takimi ludźmi, to znajdziemy 920. Dziękuję Państwu za spotkanie. Życzę miłego dnia. Muszę poradzić. Gdańsk, 28 czerwca wieczorem. Przyjechałem tutaj w związku z wyborami samorządowymi głównie. I tak jak w Poznaniu, we Wrocławiu, w Łodzi, przed chwileczką właściwie o 12 godzinie we Włocławku, zbierają się oburzeni w naszych wojewódzkich oddziałach i zastanawiamy się wspólnie, jaka będzie najlepsza taktyka wyborcza w związku z wyborami samorządowymi 16 listopada. Naprawdę wśród tych słabych organizacji to my jesteśmy najsilniejsi. Mówię to nie dlatego, że akurat ja jestem oburzony, tylko dlatego, że takie są fakty. My istniejemy 6 miesięcy i mimo tych wszystkich problemów, jak tu już mówiłem, organizacyjnych, które wszędzie są, to i tak mamy struktury prawie wszędzie. We wszystkich województwach, prawie we wszystkich okręgach. Moim zdaniem nie należy dopuścić do tego, żebyśmy się poróżnili na tle koalicji ewentualnych samorządowych. Jaka jest moja propozycja? Ona ma swoje plusy i minusy, tak jak każde rozwiązanie. Otóż gdybyśmy uwzględnili rację jednej i drugiej strony, to znaczy zwolenników koalicji z Planktonem i zwolenników koalicji na przykład z Kongresem Nowej Prawicy, no to wtedy minusem takiej sytuacji byłby pewien podział w obozie oburzonych. No bo jedni chcieliby iść na przykład na listy Planktonu, a inni na listy Korwin-Mikke. Ale z drugiej strony plusem takiego rozwiązania jest utrzymanie jednak stowarzyszenia. Mało tego, daje ludziom możliwości wyboru. Chcecie? Proszę bardzo, możecie z PiS-em współpracować. Chcecie, możecie z Korwin-Mikke współpracować. Jeżeli decydować mają struktury lokalne, to oni muszą podjąć decyzję, czy są... Na szczeblu województwa, czy gminy? Niekoniecznie, gminy. Dalej. Mówimy w tej chwili o wyborach do samorządu gminnego, a zatem ten poziom decyzyjny jest tutaj najbardziej odpowiedni. Propozycja takiego rozśrodkowania, jak pan Ciesielczyk proponuje, jest bardzo celna. W przypadku, kiedy nie mamy mocnego grupowania, nasi członkowie, mimo że są naszymi członkami, a nie są, nie jest to partia, mają prawo wchodzić w inne struktury i to jest słuszne. Możemy to robić. Jako żołnierze tej organizacji wchodzimy w strukturę. Jak najbardziej popieram to. Komu to, znaczy komu to jakoś leży, niech sobie tam wybierze. Myślę, że powinniśmy zrobić jedną organizację, bardzo mocną, nieważne kto jest, i zrobić te wybory po swojemu, a potem zobaczyć, jaki będzie wynik. Czyli jako oburzeni mamy zrobić? To oczywiście. Samodzielnie. Wszystkim do siebie dokoptować, kogo się uda. My możemy sobie zrobić razem. Można w zasadzie wystartować jako stowarzyszenie, tak? Jako organizacja i zobaczyć, jak głęboka jest ta woda. I w ogóle, czy jest takie zapotrzebowanie w Polsce, bo dzisiaj... Oburzeni mają swoje miejsce. Swoich ludzi. I powinni wystawiać swoich. Powinni wystawiać swoich.